Kiedy mówimy ludziom o tym, że doświadczyliśmy jakiegoś cudu, cudu uzdrowienia, doświadczyliśmy nawrócenia jakiejś osoby nam bliskiej, kiedy mówimy o tym, że była sytuacja ataku demonicznego i zostaliśmy uwolnieni właśnie z takiego ataku, to tak jak w przypadku Chrystusa w dzisiejszej Ewangelii, rzeczy dla niektórych ludzi, rzeczy nadprzyrodzone, działanie nadprzyrodzone Pana Boga po prostu wywołuje śmiech. Nie potrafią tego w jakikolwiek sposób zdefiniować, uzasadnić. Często nawet chcą wtłoczyć w nas jakiś zabobon. A my po prostu, co możemy w tym momencie zrobić? My możemy pokazać kawałek urwanego płaszcza, jeżeli jesteś wdową płaszcza Chrystusowego, z którego wyszła moc. Możesz pokazać uzdrowione dziecko i możesz pokazać osmalony parapet, poprzez który zły duch po prostu uciekał. Bo Jezus Chrystus żyje, uzdrawia, nawraca i pokonuje złego ducha w naszym życiu.